Mimo coraz większej pomocy ze strony państwa oraz instytucji pozarządowych, osoby niepełnosprawne wciąż borykają się z wieloma barierami na rynku pracy. Świadczy o tym choćby fakt, że tylko co trzecia taka osoba jest aktywna zawodowo. Należy również podkreślić, że nawet w przypadku podjęcia pracy spotykamy często zakłady, które nie są odpowiednio przystosowane do zatrudnienia niepełnosprawnych. Według danych Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, tylko około 20% miejsc pracy w Polsce jest dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Podmioty zatrudniające niepełnosprawnych mogą liczyć na szereg dofinansowań oraz dopłat, jednak te miejsca pracy powinny spełniać określone standardy. Do najważniejszych należy dostępność udogodnień, takich jak podjazdy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, dostosowanie wysokości stołów, krzeseł czy urządzeń oraz regularne monitorowanie stanu warunków. Ponadto pracodawca powinien udostępniać informacje w formie przystępnej dla pracownika z niepełnosprawnością, np. w formie wizualnej, dźwiękowej czy w formie prostego tekstu we wszystkich materiałach szkoleniowych. Związki zawodowe podejmują szereg działań mających na celu reprezentowanie ich interesów w różnych obszarach. Mogą działać jako głos osób niepełnosprawnych w kontaktach z organami administracji publicznej, pracodawcami czy innymi instytucjami, aby zapewnić przestrzeganie praw osób niepełnosprawnych oraz ich równych szans. Niepełnosprawni. Pełnowartościowi w pracy. Wejdź na www.solidarność.gda.pl/bezpieczna-praca i zobacz, jak możemy Cię wesprzeć. Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez fundusze norweskie 2014-2021 w ramach programu Dialog Społeczny – Godna Praca. Wspólnie działamy na rzecz Europy Zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.